Kamil Śmiałkowski, człowiek z popkultury. I pierwszy z naszych gości dzisiejszych już jest z nami w studiu. Zaczęło się poważnie, bo pan Maciej nie chciał zrobić zdjęcia z nami, żeby wrzucić je na naszą facebookową stronę, więc nie zobaczą go państwo, ale będą mogli przez najbliższe pół godziny posłuchać. Pan Maciej Odoliński, producent, reżyser filmu Ostra Randka, który właśnie niedawno wyszedł na DVD, a wcześniej w zeszłym roku był w kinach. No, zaprosiłem go, ponieważ ja jestem jednym z tych złych ludzi, którzy wymyślili Nagrody Węże dla najgorszych polskich filmów. Film Ostra Randka dostał sporo nominacji. Nawet powiem, że nie ze wszystkimi się zgadzam, bo nie uważam na przykład scenariuszu tego filmu za zły, ale uważam, że zasłużony sposób dostał Wielkiego Węża. No i przyszliśmy się zetrzeć, czyli porozmawiać o tym filmie i myślę w ogóle o kulturze popularnej. No tak. Dzień dobry, witam państwa. No, ja chciałem się ustosunkować troszkę do tej nagrody i do całej tej sytuacji. Przepraszam za mój głos, ale jestem uczulony na pyłki. To jest dla mnie pierwszy dzień takiego ataku tych pyłków. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że ja bardzo cenię i uważam za ważny zawód krytyka filmowego. Uważam, że zarówno dla twórców, jak i dla widzów jest ważne, żeby oprócz samego produktu artystycznego też mieć jakieś szersze spojrzenie od osoby, która się na tym zna. Natomiast jestem zdania, że to, co pan robi, to jest kompromitacja zarówno pana, jak i tego zawodu. To jest sprowadzanie tego do poziomu jakichś hejterów internetowych. I dlaczego tak mówię? Nie mówię dlatego, że akurat pan uznał, że nasz film jest niedobry. Do tego ma prawo każdy widz i każdy krytyk. Mówię tak dlatego, że kryteria, jakimi pan się posługuje, to jest po prostu bełkot. To jest pomieszanie kategorii, filmów, brak zrozumienia, czym te rzeczy się różnią, na czym to polega i tak dalej. I uważam, że właśnie krytyk filmowy to jest osoba, która powinna mieć większą świadomość niż zwykły widz lub jakiś idiota, który wypisuje w internecie coś, co mu się wydaje. I jakby rozumiejąc okoliczności, kształt tych wszystkich rzeczy, gatunki, budżety, uwarunkowania, jakby wtedy oceniać, jakby dać pewną opinię o danym produkcie. Natomiast to, co pan robi, co robi pan jakby w kategoriach tej nagrody, to jest coś przeciwnego. To jest po prostu pomieszanie filmu niezależnego, takim, jakim jest nasz film, z filmem wysokobudżetowym, jakim jest Westerplatte, pomieszanie kategorii aktorskiej, no po prostu to jest jeden wielki bałagan. A myśli pan, że z perspektywy widza, który idzie do kina, kupuje taki sam bilet na taki film i na taki. I jeszcze taki sam bilet kupuje na wysokobudżetową amerykańską produkcję. A czasem taki sam bilet kupuje na irański film o trudzie żniwiarza. Czy istnieje potrzeba jakichkolwiek rozróżnień, czy to jest film niskobudżetowy? On po prostu poszedł do kina. My właśnie te filmy, które nie wchodzą do kin, w ogóle nas nie interesują. Nas interesuje to, za co człowiek płaci w kinie. Istnieje taka potrzeba. Bo? Istnieje, bo jeżeli mamy myśleć kategoriami, że nic jest nieważne, to zlikwidujmy całe kino polskie, które budżet wszystkich filmów się nie równa budżetowi jednemu. Ale ludzie chodzą na polskie filmy. Wie pan co, chodzą, ale nie, na nie wszystkie. No właśnie. Tak. I pana działanie powoduje, że ludzie się zniechęcają do kina. Nasz film jest przeznaczony dla pewnej grupy młodych ludzi. Był wprowadzony przy minimalnej reklamie, właściwie bez reklamy, z powodów finansowych. No, nawet czytałem jakąś opinię, to jest też ciekawe, anonimową, dziennikarki Gazety Wyborczej, anonimowa opinia, która porównuje widownię naszego filmu do widowni, do frekwencyjnego wyniku filmu Woody Allena Blue Jasmine. Trzeba pamiętać, że film Woody Allena, budżet reklamowy takiego filmu w Polsce przekracza minimum 1 000 000 złotych, a czasami to jest 2 miliony. I porównywanie tych dwóch rzeczy jest po prostu bez sensu. Pomijam szczerze, akurat przy tym filmie był ten budżet oszukiwał całkowicie, mówiąc, że to komedia. Ale chodzi mi o coś takiego, jeżeli ktoś publicznie wypowiada swoją opinię w środkach masowego przekazu, to powinien mieć wiedzę i mądrość i porównać nasz film do innego filmu polskiego, który ma taki sam budżet, powstał w tych samych warunkach. No na przykład równo z naszym filmem do kin wchodził inny polski film, wprowadzony prawidłowo, z reklamą, z budżetem większym, zarówno produkcyjnym, jak i reklamowym. I ten film miał 500 widzów. I jeżeli ktoś... Ale jaki film, pan mówi? To jest film Wszystkie kobiety Mateusza. Okej.
Łączny wynik tego filmu jest 3000. Który też zdobył kilka naszych nominacji. Więc wydaje mi się, że jakaś elementarna rzetelność i po prostu profesjonalizm powinien taką rzecz podać w recenzji. A tymczasem anonimowa osoba porównuje dwie rzeczy. No, można nasz film porównać do Titanica, prawda? No i wtedy się okaże, że Titanic ma... W temacie anonimowości wypowiedzi myślę, że mamy spójną opinię. Uważam, że wypowiedzi powinno się podpisywać. Ale nie zmienia to faktu, że w tym gronie, które przyznaje węże, myślę, że w połowie albo i w większej połowie trafił pan o tyle niedobrze, że trafił pan na absolutnych fanów kina popularnego. My się zajmujemy kinem popularnym. My jesteśmy absolutnymi miłośnikami, ba, taniego kina popularnego, który wszelkich od rzeczy, które są parodiami tego gatunku, typu, nie wiem, niektóre produkcje Tromy, czy rzeczy z Dalekiego Wschodu, po właśnie pasjonatów. I za to pana cenimy, za pasję. Tak samo jak za pasję, że chce się panu takie rzeczy kręcić. Ale niestety, realizacyjnie to było złe. Wie pan co, ja nie wiem, kto jest w gronie krytyków Wężu. Jest lista. Wszystko może pan podaje sprawdzić. Taką informację, którą moim zdaniem pan oszukuje publiczność, no. Że pan reprezentuje 100 wybitnych krytyków polskich. Nie wybitnych i nie krytyków. Nie. Dobrze. Mówimy o ludziach zajmujących się aktywnie pan kulturą. Pan mówi o jakiejś akademii, o jakimś gronie ludzi, o jakimś metodzie wyboru i tak dalej. Ja widzę, że jest pan i pan Karolak na ceremonii. Nie było pana Karolaka. Nie było pana Karolaka, okej. Okay, no to źle pan widzi nawet. A w takim razie, czy była na przykład pani Holender na ceremonii? Nie, ona nie jest w gronie. A pan Pietrasik? Nie jest w gronie. A pan Raczek? Jest w gronie. Na ceremonii nie było, ale jest w naszym gronie. Głosował, tak? Na mój film. Czy głosował na pana film? Nie pamiętam. Aha. A może pan Felis? Pan Felis jest w gronie i też czy głosował na pana film? Nie pamiętam. No to są kwestie... A pan Mosakowski? Nie jest w naszym gronie. Ale to mówię, listy, a pan Wojciechowski? Pełną listę naszego grona. Pan Wojciechowski, grona. Czy jest w tym gronie? Nie wiem, szczerze. A pan Michał Haciński, czy był na ceremonii, czy jest w gronie? Michał nie mógł być w akademii, bo był... To może pan Bartosz Żurawiecki? Szefem jest w gronie akademii. Tak, głosował na mój film? Wybrał jako najgorszy? Nie pamiętam takich rzeczy. Naprawdę tych głosów było dużo. To może pan Łukasz Maciejewski głosował na mój film? Nie jako jest naszym gronie. Ale to może pan Tadeusz Sobolewski. Długo tak będziemy wyliczać? Pan co, ja bym chciał wiedzieć, bo jeżeli pan publicznie podaje do mediów informację, że krytycy ocenili nasz film jako najgorszy. Zgadza się. Ja tutaj mam listę tych krytyków, to są ludzi, których cenię i znam i dowiaduję się, że oni nie mają z tym nic wspólnego i ja tego nie wiem. Połowa ma z tego, co wyliczyliśmy. Ja wiem jedną rzecz, że pan taki komunikat do mediów podaje, a tymczasem okazuje się, że to jest tak naprawdę pewnie pana wybór i jeszcze dwóch pana kolegów. Nie. Odbywa się to w jakiś nie wiadomo jaki sposób. Wszystko odbywa się. Lista akademików, która wynosi ponad 100 osób, jest dostępna dla każdego chętnego i na naszej stronie facebookowej i była nawet na stronie Film Polski, tylko ktoś się on skasował z tej strony. Ciekawy jestem kto. Ciekawy, tak. I wszelkie procedury są, no, tak samo jak przy, paradoksalnie, jak przy głosowaniu na Orły, nie zna pan, kto jak głosował fizycznie. Zna pan, kto jest w akademii. To dobry przykład, przykład, dlatego, że jeżeli ludzie czytają, czy tam słyszą w mediach o Nagrodzie Węży, słyszą, że jest jakaś akademia przyznająca te nagrody, warto, żeby ludzie wiedzieli, że Orły to jest akademia złożona z twórców, wybitnych twórców, laureatów Oscara, osób, które zrobiło tak wiele... tych laureatów Oscara tam jest. Kilku mamy. Osób, które zrobiło wiele filmów, to jest zamknięte grono. Oni najpierw oglądają wszystkie filmy, potem jest precyzyjna... Szczerze mówiąc wątpię, czy precyzyjna czy wszystkie? Procedura głosowania tajna. Jest to pod opieką kancelarii prawnej i jest wybierana nagroda. Natomiast... proces, jaki pan proponuje, to jest tak, że się pan spotyka z trzema osobami, coś wam się nie podoba, coś wam się wydaje i walicie taką informację do mediów. Ale mówi pan na podstawie czego w tym momencie? Na podstawie... Że ja się spotykam z trzema osobami. No, na podstawie tego, że próbuję się dopytać, kto ze znanych krytyków w tym uczestniczył. Wymieniłem połowę nazwisk, które pan wymienił, potwierdziłem, że jest członkami akademii. Pan nie pamięta, czy oni głosowali na mój film. Ale w Orłach też się pan tego nie dowie, kto głosował na pana film? Ale uczestniczyli w głosowaniu ci tutaj osoby, które wyczytałem? Są w akademii i składali swoje głosy. Wie pan co, ja uważam, że po prostu to jest manipulacja. I to jest żenujące, dlatego że pan nie ma autorytetu jako krytyk, w związku z tym pan się zasłania jakąś akademią.
we wszystkich tych komunikatach prasowych, które są przedrukowywane przez media, jest taka informacja, że Kamil Śmiałkowski i Akademia 100 Krytyków. To jest nieprawda. Nie. To jest nieprawda. Nigdzie pan nie znajdzie tego rodzaju sformułowania Kamil Śmiałkowski i Akademia 100 Krytyków. Ładnie takie sformułowanie. Dobrze, jest, proszę mi trzech pokazać. Ojców założycieli. Tak, to trzy osoby, które to wymyśliły, a w tym momencie składa się do sprawy. Ale co, to jest inna sprawa, bo ja rozumiem, że konwencja tych nagród mogłaby być taka, że to by było na śmieszne. Że to by było lekko, z humorem, z życzliwością. Tak nie, właśnie tak nie jest. I mówi to pan na podstawie czego? Mówię to na podstawie braku merytoryczności w tych opiniach, braku lekkości to, i temu, że albo... te rzeczy po prostu szkodzą, nie tylko mi, ale szkodzą szczególnie filmom, które są robione bez pieniędzy publicznych. Dlatego, że filmy robione bez pieniędzy publicznych mają trudniej. Szczególnie w Polsce, które nie jest krajem bogatym, znalezienie sponsora, znalezienie finansowania poza Instytutem Sztuki Filmowej jest skomplikowane. I teraz taki komunikat, jaki pan wysyła, taka łatka, że coś jest beznadziejne i nie należy tego robić, jest po prostu szkodliwe. Nieważne, jakie te filmy są. One są dobre. To jest... Pana film jest zły. Wie pan co, to jest tak. Myśmy ten film pokazywali widzom młodym, do których ten film jest skierowany, przed jego wprowadzeniem do kin. I wiemy, czy ten film się ludziom podoba, czy nie. Wiemy też, że się nie podoba krytykom. Nie podoba się widzom. Wie pan co, pan się myli. A paradoksalnie myślę, że więcej osób nabędzie go i zobaczy na DVD dzięki temu, że on wygrał Węże, niż jakimkolwiek innym formą promocji. Również się pan tutaj myli. Proszę, przyniosłem panu wydruk z Empik.com. Tu jest lista 100 najlepiej sprzedających się filmów DVD od czasu wejścia. Nasz film przez pierwsze 2 tygodnie był na mniej więcej 20 miejscu, proszę zobaczyć. Na 19, 20 i tak dalej. A po ogłoszeniu informacji, że to jest najgorszy film, ten film spadł na 107 miejsce. I z czego to wynika? To wynika z tego, że my nie mamy takich budżetów reklamowych, żeby ten film promować i jedyną informację, jaka dociera do widzów, jest informacja negatywna. Ale nie widzę tego 107 miejsca niestety. Nie ma tutaj, tu jest miejsce 22, 19, to jest po prostu wydruk z jednego tygodnia. No rozumiem, ale nie pokazuje mi pan tego, co pan mówi. Pokazuje pan zupełnie coś innego. Możemy stukać w internet za sekundę i pan zobaczy, że tak jest. Natomiast uważam, że pan robi po prostu bardzo złą robotę. Jeżeli pan na przykład wypuszcza taką informację, że aktorka jest najgorszą aktorką, debiutantka i źle zagrała, pan się myli. Ona zagrała bardzo dobrze. Jeżeli są zarzuty do filmu, do scenariusza, do scen ze zszywaczem, proszę te zarzuty kierować do scenarzysty albo do reżysera, czyli do mnie. Natomiast ta młoda dziewczyna ma do wyboru, czy debiutować w filmie fabularnym w kinie, stanąć pierwszy raz na planie, czy się obijać po castingach, trafić do reklam, ewentualnie do serialu. I pan jej przylepia taką łatkę. I to dotyczy też wszystkich innych tych kategorii. I dlatego ja uważam, że wyjątkowym jakby nieprofesjonalizmem jest nierozróżnienie tych rzeczy. Bo jeżeli porównuje pan film za 16 milionów złotych, który rzeczywiście nie jest udany z różnych przyczyn, do naszego filmu niezależnego, to jest po prostu nie ta kategoria. Obawiam się, że w momencie, kiedy wpuszcza ten pan film do kin, to stają się tą samą kategorią, bo dla widza są tą samą. Przerwijmy na chwilę, żeby puścić kawałek muzyki z tego filmu. No to który? Pan woli. Proszę decydować. Pierwszy z brzegu. Dobra, pierwszy jedziemy. Człowiek z popkultury w Radiu PIN. Thank you.
Popkultura według Kamila Śmiałkowskiego. Wracamy na antenę. Pan Maciej Jadoliński, producent i reżyser Ostrej Randki, jest naszym gościem. Czyli uważa pan, że robimy absolutnie złą robotę i nie należy mówić źle o polskich filmach w ogóle? Ja muszę państwu powiedzieć, że w międzyczasie, kiedy słuchaliście muzyki, dowiedziałem się, że nasza rozmowa będzie trwała jeszcze tylko 5 minut. No, pół godziny. Pan Kamil usilnie namawiał mnie na to, żebym przyszedł do studia, na co nie miałem ochoty. Powiedział, to była pana propozycja teraz. To była moja propozycja. Pisał pan zarówno na Facebooku, jak i w mailach do mnie, w SMS-ach, że pan tego nie odpuści, że koniecznie muszę przyjść. Bo wydaje mi się, że taka rozmowa jestem. Natomiast okazało się, że nie mówi rzeczy miłych, w związku z tym nasza rozmowa zostanie skrócona do 5 minut, a są jeszcze tematy, które warto by poruszyć. Nie zostanie skrócone. Od początku mówiliśmy się na pół godziny na emisji i te pół godziny za kilka minut się skończy. Dobrze, to ja może wykorzystam czas i zapytam, dlaczego pan wprowadza publicznie ludzi w błąd, twierdząc, że autorzy nie przyszli na galę, że nikt nie miał odwagi ani poczucia humoru, żeby przyjść. Gdzie tak powiedziałem? Tak jest napisane we wszystkich informacjach prasowych, które pochodzą od pana, natomiast pan ani nie poinformował mnie, ani nie zaprosił, ani nie dał informacji. Dlaczego? Czyżby się pan bał tego, że... Nie bałem się. Kwestia agencji PR-owej, która powiedziała nam, że się skontaktuje i zajmie i w przyszłym roku skorzystamy z innej. Ogólnie rzecz biorąc, ta gala jest, podobnie jak zeszłoroczna, ta gala jest zbiorem pracy ludzi dobrej woli. My w przeciwieństwie właśnie do Orłów nie mamy absolutnie żadnego budżetu i żadnych możliwości finansowych. W każdym razie mam prośbę, że jeżeli pan taką informację podaje, to niech pan sprostuje, że nie zaprosił pan mnie na tą galę i nie poinformował. Znaczy informowaliśmy medialnie, gdzie się tylko dało o tym, że gala będzie i kto jest nominowany. Wszyscy nominowani są zaproszeni. Ani nie mieliśmy do pana kontaktu bezpośredniego, ani nie... Na płycie DVD oraz w każdym innym miejscu, w sekretariacie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na Chemskiej i tak dalej, wystarczy w internet wpisać moje nazwisko, jest numer telefonu i mail. I to, że pan celowo nie zaprosi mnie, to jest moim zdaniem kwestia pana tchórzostwa. Rozumiem. Wynikającego z faktu, że dostał pan od nas informację pisemną, że nie wyrażamy zgody na to, żeby używać fragmenty z filmu. I też chciałem pana poinformować. Dostałem to na... I to nie ja, tylko firma, w której pracuję. Już pomijam nazwiska, które się nie zgadzały. Dostał pan tą informację precyzyjnie, także myślę, że nie było żadnych niejasności w tej sprawie. Było, bo nie miało ona nic wspólnego z wężami. Tam nie padło słowo węże w tej informacji. Tam to była ta nazwa serwisu informacyjnego, w którym pracuję i którym owszem były kiedyś zwiastuny tego filmu, kiedy on się ukazywał na DVD. Jak rozumiem, pan nie chce, żeby te zwiastuny były tam zamieszczane. Nie do końca rozumiałem, szczerze mówiąc, ten przekaz, ale przekazałem to. Jeżeli pan nie rozumie, to ja panu wytłumaczę. Jest zasada taka, że prawo autorskie chroni autora. I są tak zwane prawa zależne, które dają autorowi prawo o decydowaniu, o wykorzystaniu i kształcie publikacji utworu w takim kształcie, w jakim autor go dostarczy. A prawo cytatu i prawo parodii nie występuje. Każdy przegląd, każdy festiwal, czy to Festiwal Gdyński, czy przegląd Orłów, na których również Randka była, wysyła autorom prośby o zgodę na użycie tych fragmentów. Pan tego oczywiście nie zrobił. Pan wziął płytę i w sposób nieuprawniony pan wykorzystywał te fragmenty. Upublikował pan je również w telewizji. Jeszcze pan jakie teraz... telewizji? My nie pracujemy w żadnej telewizji. W Super Expressie. Znaczy w Teleekspresie. Ja nie pracuję w Teleekspresie. Ale ja pan te rzeczy wziął z płyty i je pan upublicznił bez zgody. Ta informacja zarówno na płycie, jak i w piśmie jest. I teraz chcę panu powiedzieć jedną rzecz. Telewizja Polska, czyli Teleekspres, robi sam takie rzeczy, to nie ja. Ale ten materiał pochodzi od pana. Nie. No, zobaczymy. Wrócimy do tego tematu i będzie okazja to wyjaśnić. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że pana działanie jest po prostu skandaliczne. Jest poniżej norm kultury. Również pismo, które żeśmy skierowali do pana, no pan po prostu je publikuje w internecie. Tak. Po pierwsze, pan narusza zasady ochrony danych osobowych. Jakich? Po drugie, to jest pismo oficjalne do mnie, więc ja je publikuję. To jest wbrew pewnym zasadom kultury. Ja już teraz, jak się omawialiśmy na audycję, bałem się napisać do pana powód mojej nieobecności tydzień wcześniej, bo się bałem, że pan to zaraz wrzuci na Facebooka. To jest po prostu poniżej jakichś norm i to jest niesympatyczne. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, że jak się dowiedziałem po naszym pierwszym kontakcie o tym, że pan wykorzystał te materiały wbrew wyraźnemu zakazowi, to postanowiłem do pana nie przychodzić. Rozmawiałem z dwoma reżyserami również, którzy byli nominowani do tej gali. Powiedzieli: Maciek, jak tam pójdziesz, ten facet się do ciebie przyczepi i będzie 15 lat się mścił. I tak będzie.
w jaki sposób się będę mścił? Zobaczymy. Zobaczymy, natomiast muszę panu powiedzieć, że się tego strasznie obawiam, bo to jest najgorsza w ogóle cecha, z jaką ja się mogę spotkać i uważam, że pan przekracza granice krytyki swojego zawodu, oceny pracy, tak w taki sposób traktując nasz skromny, niskobudżetowy film. Dobrze, to ja powiem tylko tyle, puentując z mojej strony, że naprawdę, niezależnie od tego, co pan myśli o Akademii Węży, ona, o mnie personalnie i o tym wszystkim, niczego bardziej nie życzę sobie i panu, niż nakręcenia dobrego filmu popularnego dla ludzi, takiego, który obejrzy z przyjemnością. I naprawdę wierzę, że to jest możliwe. Że pan zapowiadał w zeszłym roku, że pan stworzy nagrodę promującą ciekawe zjawiska. Tak. I bardzo, dlaczego pan tego i bardzo nie zrobił? Bo nie mam na to absolutnie żadnych, jak się okazało, możliwości organizacyjnych. To jest kwestia tylko dobrej woli. Nie, czy młodej debiutantce Sylwii Boroń, która jest utalentowaną aktorką, znaliśmy ją na castingu. Nie przeczę, bo widziałem ją w filmie Oszukane. Czy jej przywalić i jej przylepić etykietkę, że jest nieutalentowana, czy właśnie wskazać, że jest utalentowana. I tego pan nie robi. Tak, to jest moim zdaniem. Tego niestety nie pokazała, że jest utalentowana. Widzi pan, tu jest kwestia taka, że pan nie odróżnia, i to właśnie wyszło w rozmowie z panem Idziakiem, co jest kwestią aktorki, co jest kwestią scenariusza, co jest kwestią reżysera i tak dalej. Pan tych rzeczy nie odróżnia. Pan to miesza i z braku kompetencji oskarża pan i przylepia pan młodej aktorce etykietkę, że jest najgorszą aktorką. To jest krzywdzące. Czyli to jest pana wina, że ona tak źle zagrała? Jeżeli pan tak uważa, że ona źle zagrała, to jest wina reżysera, dlatego że za kształt filmu odpowiada reżyser. Natomiast... Aktor też ma... To nie byłoby oskarów w kategorii aktorskiej. Wie pan co, to jest inna kwestia. To jest dokładnie ta sama kwestia. To jest inna kwestia, dlatego że co innego jest promowanie czegoś, co się udało, jest korzystne i jest sumą pewnych rzeczy. A to, co się nie udało, należy zakopać i o tym nie mówić. Ja wiem, innego, że taka jest podejście innego jest większości kwestia polskich filmów. Elementów, które są nieudane i wtedy trzeba się zwrócić do osób, które za te elementy odpowiadają. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Sylwia Boroń bardzo dobrą kreację w tym filmie stworzyła. Dobrze, taka jest pana wersja i na tym zakończmy. Powiedzmy, że optymistycznie, jeszcze jednym fragmentem z pana filmu. Człowiek z popkultury w Radiu PIN.